Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na szybki unboxing. Jak wiecie, jakiś czas temu miałem problemy i powiedziałem, że już nie będę kupował w jednym z salonów prasowniczych. Prasowych powinienem powiedzieć, prasowniczych. Co to w ogóle jest za słowo? I co? I No i. Tak naprawdę robię to inaczej teraz. Udaje mi się znaleźć najnowsze tomy, które mnie interesują. I tak, mówimy tutaj, jeżeli ktoś już z was się domyśla o wielkiej kolekcji DC, czyli Bohaterowie i Złoczyńcy od wydawnictwa Hachette. I taki tom kolejny, który chciałem, zdobyłem. By... Nie mam oczywiście prenumeraty, niektórzy już robią. Czy warto kupić? Nie wiem. Co mam powiedzieć na ten temat? Ale tak, zdecydowanie hmm, kupić. Tak, można, tylko pytanie, czy jest to dobry komiks. A ja zawsze wychodziłem z założenia, że w pełni dowiadujemy się, czy jest dobry komiks i czy się pokrywa po samym przeczytaniu. I czy on dołączy do mojej e, kolekcji? Czy będzie to kolejna pozycja, którą będę mógł powiedzieć i Wam zaprezentować, przypomnieć? E, może część z Was będzie nam nie przeczyła, ale teraz zdecydowanie ja nie będę otwierał i prezentował Wam tego komiksu. Jest to bardziej ta informacja po tym feralnym zajściu, które miało miejsce. I Booster Gold. Wielki Upadek jest kolejnym tomem w tejże serii. Jest to numer 46 i ja zdecydowanie chcę się przekonać, jak naprawdę jest. On w ogóle jest dość pokaźnych też rozmiarów. Bo jak się okazuje, 12 zeszytów i w końcu ktoś tak Booster Golda na naszym rynku zaprezentował. Więc, czy zrobię materiał, w którym coś powiem, prezentuję na temat kolejnego tomu? Tego nie wiem. Te wcześniejsze, które gdzieś tam się pojawiały. Jeżeli przeszły, miały akceptację jakości, jak najbardziej robiłem z tego materiały. A w tym wypadku zobaczymy. Więc tak, Booster Gold, będę się z nim mierzył, mam nadzieję, w niedługiej przyszłości, i, i wtedy Wam po prostu dam znać. Bo, tak jak mówię, część komiksów po prostu nie chcę kupować z różnych powodów albo zwyczajnie mi nie pasuje styl artystyczny, albo po prostu już go mam i niekoniecznie potrzebuję dubla. W tym wypadku z Boosterem Goldem jako osobnym bytem, nazwijmy to osobną pozycją, która jest, no, nazwijmy to, poświęcona niemu. Jak najbardziej tutaj fajnie, że jest, ale czy jest dobra? Jeżeli tak, to zobaczycie materiał na moim kanale. Tymczasem Wam bardzo dziękuję. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i dzięki temu Wam nic nie umknie. A także zachęcam do skorzystania z linków w opisie tego materiału, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.